że wiele już dziewek zabrała i wojak nie jeden wszedł tam był i nie wrócił. Cholerny klepień. Za grosz poczucia humoru. Ślady butów. Duży rozmiar, wyglądają na męskie. A ponoć zaklętego królewicza szukały głównie kobiety. A tu obok są damskie, ale pojedyncze. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. Jakiś dziwny śluz. Nie, błagam. Nie basz się, słyszysz? Nie basz się! Proszę, nie rób mi tego! Szani? Geralt? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi! Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak! Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... Dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie mlaskające odgłosy. Czyli to raczej nie trupojad ani banda utopców. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Ten żołnierz... To był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noa. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim.
takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Uważaj, potwór ciągle może tu być. Kiedy wcieliliście do armii? Zaraz na początku wojny. Najpierw łatałam ludzi pod Dorian, potem pod Wyzimą, w końcu na błoniach Velen. Widziałem po bojowisku. Musiało być ciężko. Jest wojna, to muszą być rany i krew. Pamiętaj, że chirurgii uczyłam się od Milorastiego van der Beka, pod Brenną. Kto tam odebrał szkołę, poradzi sobie w każdej sytuacji. Zdechły utopiec, cały pokryty tym dziwnym śluzem. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Miklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Miklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Miklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Miklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór albo będę uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Na ciałach są ślady po uderzeniach ciężkim, tępym przedmiotem. Nie ma ran ciętych. Najwyżej zadrapania. No i wszyscy są pokryci jakimś dziwnym śluzem. Mam klucz. To dobrze, ruszajmy. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Szani, uważaj! Odsuń się! Yeah.
Obrzydliwe stworzenia. Nic ci nie jest? Nie, wszystko w porządku. Zobacz, tam leży Franz. Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? Sporo tu utopców. To coś znaczy? Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. Ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. Coś tu nie gra. Ciała utopców też są pokryte śluzem. Nie zazdroszczę mu. Potwór ma coraz więcej wątpliwości. Czy to naprawdę Zeugl? A co innego jest duże... Nieszczęśniczka. Przyszła tu musimy znaleźć leże. A jedyne, co znalazło, to potworną śmierć. Ciało kobiety całe pokryte śluzem. Wygląda, jakby potwór zostawił je sobie na później. Całkiem sporo śluzu. Może starczy do próbki. Wystarczyć to może by i wystarczyło, ale ten jest zanieczyszczony. Co chcesz, Geralt? Nieszczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Shani, może pobierzesz próbkę stąd? Tak, a razem z nią ziemię, gruz i odchody utopców. Potrzebuję czystej próbki. Najlepiej... Shani, uważaj! Odsuń się! Potwór wydostał się tym kanałem. Nie przejdziemy tędy. Trzeba znaleźć inną drogę. Ciało kobiety całe pokryte śluzem. Wygląda, jakby potwór zostawił je sobie na później. Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór je toleruje. Najwyraźniej tylko póki trzymają się na dystans. Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten odór. To mi wygląda na leże. Świeże.
Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Tu zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrzę się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Shani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobrze. A teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt.
Avatar! Ktara Scheit Lwut! Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Park Barthi w tym dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak. Ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Była ze mną dziewczyna. Rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? Erkal Sokhan! Kalawech Karachu Albachtagel! Psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Kwarvertkene! Gdyby nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy Akaner. Zemsta nie należy do nas, Bogaty tylko do króla Mannarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Vajt Alkeul Egulat. Jak? Elkal! W... Vajt... Vajt Alkeul Egulat! Elkal! Inkal Arrikel, Urkengrend Auviter! Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za 2 tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak
jak te ryby. No, te... jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirńczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odim, zwany panem Lusterko. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym strasznie słabo was tu karmię. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie lubiłem. Buja jak cholera, ja mam chorobę morską. Dało się przespać cały rejs. Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przed oblicze króla i klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Możesz jeszcze się poddać.
Aha, Tefan!